Panie premierze, ile razy pan był katowany, bity? Pan był przekonany, że to już jest koniec? Liczyłem się z tym, że to może być koniec. O prawie roku próbuję porozmawiać z panem premierem Mateuszem Morawieckim o jego działaniach w konspiracji. I dziś uda mi się. Idę teraz na spotkanie z nim z okazji rocznicy masakry w kopalni Wujek, gdzie 9 górników zostało zabitych, a kilkadziesiąt jeszcze rannych. Pan premier powie o jego latach młodości, również poświęcenie za ojczyzną. Panie premierze, dziękuję serdecznie, że pan jest z nami dzisiaj. 16 grudnia, bardzo ważny dzień dla Polaków, dla ludzi z Katowic. Czy pamięta pan ten dzień? Tak, ja pamiętam ten dzień bardzo dokładnie, bo to był dzień, który wtedy już wstrząsnął nami, wprawdzie we Wrocławiu, ale słyszeliśmy o tym oczywiście i to nie jest tylko dzień tutaj tak ważny dla Katowic, dla Górnego Śląska, ale to dzień bardzo ważny dla całej Polski, ponieważ rzeczywiście ta ofiara górników z kopalni Wujek, brutalnie zaatakowanych przez ZOMO, przez ówczesną policję, zmotoryzowaną policję komunistyczną, bardzo mocno odcisnęła piętno na całym stanie wojennym. Wiedzieliśmy, że to są nasi bohaterowie, symbol oporu stanu wojennego, bardzo ważny dla nas przez kolejne lata walki w podziemiu. Za chwilę będzie msza, za chwilę będą obchody, pan oczywiście będzie występować. Takie obchody muszą wywołać w pana bardzo dużo emocji. To prawda, że ja czuję się bardzo mocno związany cały czas z ludźmi, którzy wtedy przelewali krew, bo dzisiaj spotkałem się wcześniej tutaj w Katowicach z górnikami, z rodzinami górników z kopalni Wujek, też z tymi, którzy byli ranni, a więc dosłownie przelewali krew w tamtych czasach i z żonami, siostrami górników, ale także tamte lata były dla mnie taką ciągłą, żmudną walką o świadomość narodu, walką poprzez wolne słowo, bo walczyliśmy głównie drukując gazety podziemne, dystrybuując je, książki, pisząc prawdę po prostu o tamtych czasach. Dziadek pana był w Armii Krajowej, walczył również w kampanii wrześniowej. Tak. Ojciec oczywiście pana również bardzo aktywnie w konspiracji, w podziemi, w ruchu oporu. Czy pan ma to dosłownie w genach, w DNA? Można tak powiedzieć, ale chyba nie tylko ja, ale większość Polaków, którzy podchodzą z czcią do swojej ojczyzny, do historii Polski, widzi bardzo wyraźnie, że jest pewna ciągłość pokoleń, solidarność w walce. My w Polsce mamy takie powiedzenie też, za wolność naszą i waszą, prawda? To jest też taka żywa tradycja i dlatego tak ważne jest pielęgnowanie tych tradycji wolnościowych, niepodległościowych i solidarności. Jako 9-letni, 10-letni chłopak tak naprawdę, panie premierze, musiał, czy nawet drukował gazetę Biuletyn. A to 11-letni, jak miałem 11 lat, tak, w 79 roku. Podobno pan drukował to z Zbigniewem Dusiakiem. O, to prawda. Tak, również tak. Żołnierz z Armii Krajowej brał udział. Tak, że Zbyszek nie był żołnierzem z Armii Krajowej, był, ale również brał udział tam żołnierz z Armii Krajowej, pan Roland Więciorek. W tym drukowaniu. Tak. Czy oni wspomnieli o tych latach? Oczywiście, że często wspominaliśmy. To była dla nas taka przeszłość, która dawała nam wzór i siłę. Bo ja na przykład w czasach tamtych trudnych komunistycznych lat, kiedy byłem przesłuchiwany, kiedy SB-cy wymierzali we mnie pistolet i mówili, że może tam jest kula, może nie ma kuli, prawda, i bawili się w rosyjską ruletkę. Ja jednak jakoś nie czułem, że to są lata aż tak wywierające gigantyczną presję na mnie, bo miałem zawsze w pamięci właśnie te lata, o których pan wspomniał, czyli lata Armii Krajowej, II wojny światowej, żołnierzy wyklętych, to zupełnie inne czasy. Może idziemy do 13 grudnia 1981 roku, podobno około pierwszej w nocy. No, nawet wcześniej chyba byłem jednym z pierwszych osób, która się dowiedziała o stanie wojennym, bo drzwi wyleciały z... Tak. Mama wtedy ze strachem, prawda, podeszła do drzwi i to była 12, 5 po 12 w nocy, kiedy
Służba Bezpieczeństwa przyszła poszukiwać mojego ojca, kiedy grozili wyważeniem drzwiami, wypychali te drzwi. W końcu mama ich wpuściła i ja i moje siostry byliśmy gwałtownie budzeni przez nich, zaglądali pod kołdry, kto tam jest, czy nie ukrywa się mój tato. Ojca nie było wtedy w mieszkaniu, więc on wtedy zaczął się właśnie ukrywać i przez blisko 6 lat do 1987 roku się ukrywał. Ja go nie widziałem zresztą przez 6 lat ani razu. Tak. Pan miał 14 lat. Tak, 13,5 roku dokładnie wtedy. Znowu czasie. Mały chłopak. Jak chłopak może reagować na taką gwałtowną, nieprzyjemną Pamiętam sytuację. Tą scenę do dzisiaj oczywiście, bo ona była bardzo nieprzyjemna. Jednak myślę, że te wydarzenia w jakimś sensie również mnie hartowały. Ja się potem musiałem opiekować trochę moją mamą, moimi siostrami. Najbardziej brutalne przesłuchiwania to były dla mnie nie te, kiedy byłem bity przez funkcjonariuszy, często zresztą zomowców, tylko wtedy, kiedy wywierano presję psychiczną. Na przykład raz byłem straszony, to zgłaszałem potem w pismach moich do komitetu, do kurii arcybiskupiej, że moja siostra zostanie zamordowana, moja matka, prawda, czy zgwałcone moje siostry będą. To na mnie wywierało oczywiście bardzo duże wrażenie. Moja mama zresztą raz jechała maluchem i mało co nie wpadła pod wielką ciężarówkę, tracąc życie, bo miała odkręcone w nocy śruby przez esbeków. Czyli tak naprawdę to wszystko pokazywało, że oni chcieli was zabić w jakiś sposób, przypadkowo. Zastraszyć, przypadkowo tak. Doprowadzić do śmierci lub zamęczyć w taki sposób, żebyśmy nic nie robili. Panie premierze, pan był młodym chłopakiem podczas tej, to jest dla mnie coś niesamowitego, bo jako dorosła osoba bym nie radził sobie z takimi sytuacjami. Nie, poradziłby pan sobie, myślę. Ja wiem. Bardzo dużo był chłopaków natomiast po tym stanie wojennym, który chciał zemstę. I podobno tak. Pan brał udział w bardzo dużo, wielu różnych ciekawych demonstracjach, akcjach takich różnych, tak. No. Oczywiście, choć dysproporcja sił dzisiaj, panie redaktorze, to też trzeba wiedzieć, prawda? No, nawet to ten smutne wydarzenie, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli górnicy w kopalni Wujek, to pokazywało tą dysproporcję sił, kiedy tutaj przecież było 20 parę czołgów, wozów opancerzonych. No, społeczeństwo bezbronne nie bardzo miało szansę. Jednak staraliśmy się walczyć różnymi sposobami. Byłem członkiem Solidarności Walczącej. Tak, tak. 1 maja 1982 roku pan z dwoma kolegami wędrował po miejscu i zrywaliście chyba około 150 różnych czerwonych flag. Tak, tak. Niebezpiecznie, nie ryzykowo. Było dość niebezpiecznie. Gonili nas, tam trochę też nas poturbowali, ale w końcu udało nam się z całych dwóch dzielnic Wrocławia pozrywać czerwone flagi. Zawsze przed 1 maja Wrocław był pokryty czerwonymi flagami. I oczywiście wszystkie inne miasta polskie też. Czy to był jakiś sport nawet dla tych młodych chłopaków? Adrenalina pewnie był. Oczywiście, że to był i bunt, ale z drugiej strony w jakimś sensie to była taka powinność i my się wtedy nie zastanawialiśmy nad niebezpieczeństwem za bardzo. Rzeczywiście Grzegorz Przemyk został zabity przez policjantów i z moich kolegów zginęło paru, zostało zabitych przez nieznanych sprawców. Dlatego ja nie za bardzo wierzę w te liczby podawane bardzo oficjalnie, że około 100 ofiar stanu wojennego czy 150. Uważam, że tych ofiar było dużo, dużo więcej, ponieważ wiele osób było zamordowanych i nigdy nie udowodniono, że to miało związek z tajną policją, a jednak to były osoby, które działały w podziemiu i ja jestem przekonany, że do dzisiaj, że to jest sprawka oprawców komunistycznych. Panie premierze, ile razy pan był katowany i bity? O, tak, bity bardzo mocno, raczej takiego sformułowania bym użył, to byłem ze 3-4 razy i kilka razy tak bardziej powierzchownie bym powiedział, parę razy po gębie dostałem w brzuch, ale to nie było takie bardzo, bardzo poważne. No, raz byłem bardzo mocno pobity przez zomowców podczas demonstracji pod katedrą we Wrocławiu. Pan mówił, że napisał później pan w biuletynie dolnośląskim. Powiedzieli, że mnie nauczą, co znaczy rozkaz. No tak, tak, bo tam nie za bardzo chciałem ich słuchać. Byłem dość hardy chyba. Tak to wtedy opisywali moi koledzy przynajmniej, ale no, skończyło się jakoś nieźle. Tylko potem chodząc na treningi tenisa stołowego, jak ściągałem koszulkę, to byłem dość długo, miałem plecy pośniejaczone, także moi koledzy koledzy z treningów tenisa stołowego dziwili się, co to są za pręgi takie na moim całym ciele. Czy pan ich nienawidził?
Nie miałem aż takiego jakiegoś głębokiego uczucia, ale no muszę powiedzieć, że traktowałem ich jak naszych wrogów i jednocześnie też zdrajców, bo byli na usługach sowieckich, byli na usługach Moskwy. To nie było wtedy niepodległe państwo, chociaż było odrębnym oczywiście państwem w sensie prawa międzynarodowego, ale wiadomo, że było niesuwerenne, że było podporządkowane władzy Moskwy. Czy pan spotkał może przypadkowo tych ludzi po upadku komunizmu? Oczywiście, to akurat chyba pierwszy pan mi zadaje takie pytanie, jeśli dobrze wspominam, dobrze pamiętam. W 1993 czy 1994 roku pamiętam, że w sklepie z lampami we Wrocławiu rozpoznałem jednego ze zbeków, który mnie traktował mało sympatycznie w latach 80. On udawał, że mnie nie poznaje. To był chyba współwłaściciel tego sklepu, albo przynajmniej menadżer główny, bo tak się przynajmniej zachowywał. I później też w ramach już przekazywania informacji prokuratorom IPN, to już w późniejszych latach, też przywoływałem te fakty z lat 80. bardzo często. Wzięli pana do lasu. Kazali pana kopnąć własny grób. Tak mnie straszyli, że rzeczywiście, że tak będzie, ale skończyło się na kopniakach, wyrzuceniu z samochodu i nic się złego nie stało wtedy. Ale rzeczywiście psychicznie to było, można powiedzieć, takie dość niełatwe, no bo straszenie przez kilku mężczyzn, prawda? Myślę, że oni jeszcze żyją i nawzajem o tym pamiętają. Nie było na pewno dobre wspomnienie. Pan był przekonany, że to już jest koniec? Liczyłem się z tym, że to może być koniec, szczerze powiedziawszy, ale to w tamtych momentach to rzeczywiście siły mi dodawało to, co się te wspomnienia bardziej właśnie tych moich starszych kolegów z lat II wojny światowej, którzy dawali swoją daninę krwi bardzo często. W 85 czy 86 roku pan dołączył do członków Solidarności Walczącej. Złożył pan przysięgę, żeby walczyć za wolną Polską. Czy był pan gotowy walczyć? Byłem gotowy walczyć. Nawet to nam się wtedy marzyło, muszę powiedzieć, żebyśmy byli bardziej aktywni z punktu widzenia bezpośredniej walki, bo oczywiście czuliśmy wielką dysproporcję i walczyliśmy poprzez druk i kolportaż, ale też byliśmy gotowi do walki takiej bardziej nastawionej na twarde zmagania i zetknięcie z naszym przeciwnikiem. Jeden z moich kolegów z podziemia konstruował karabin. Myśmy często na demonstracjach używali też tak zwanych koktajli Mołotowa przeciwko tym opancerzonym wozom Nyską. Pan pamięta, jak to konstruować? Oczywiście. Tak. To się nie zapomni. Ta przysięga, czy pan w jakikolwiek sposób odstąpił od tej przysięgi? Czy to dalej jest, żeby walczyć za wolną Polskę? Myślę, że to we mnie jest cały czas do dzisiaj, chociaż oczywiście szczęśliwie już prawie od 30 lat mamy wolną Polskę. Bardzo się cieszę. Wtedy byłem na pewno, należałem do radykalnej części podziemia Solidarnościowego i okrągły stół nie był moim wymarzonym wydarzeniem. Raczej sądziłem, że trzeba iść dalej, trzeba iść za ciosem, trzeba wymusić pełną wolność. Dzisiaj po latach wspominam tamte miesiące jako bardzo ważny przełom dla Polski, dla narodu polskiego i rozumiem wszystkich, którzy wtedy też próbowali podejmować tą grę z komunistami. Kończąc, chciałem zapytać, jak pan wtłumaczył, czy wtłumaczy własnym dzieciom, swoim dzieciom? Moim dzieciom starszym, bo córka i syn, starsza córka i starszy syn mają już 23 lata i oni dobrze to rozumieją. Oni pamiętają wiele moich wspomnień, spotkań z przyjaciółmi, znają ich, to są ich wujkowie, ciocie z tamtych czasów. Młodsze dzieci, 7 i 8 lat, to jeszcze muszą troszeczkę dorosnąć, żeby zrozumieć, czym był
czym była Polska komunistyczna, czyli dość nietypowy twór, gdzie walczyliśmy przez długie lata o wolność. Mój ojciec zresztą zaczął w 1968 roku, a później lata 70. i drukowanie biuletynu dolnośląskiego, Solidarność i później Podziemie. Więc dzisiaj dzieciom staramy się z żoną przywoływać tamte lata bardzo często i starsze bardzo dobrze to rozumieją. Jestem szczęśliwy, że czują, czym jest dzisiaj wolność i niepodległość i w jakich ciężkich czasach przyszło nam żyć, a naszym dziadkom w jak tragicznych czasach, bo ta ciągłość i to docenianie wolności też jest bardzo ważne, żeby czuć proporcje czasów historycznych, żeby wiedzieć, że walka o chleb jest czymś innym niż walka o życie, a walka o internet jest czymś innym niż walka o chleb. Zgadza się całkowicie. Panie premierze, dziękuję serdecznie za dzisiejszy wywiad. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję.